Bydgoszcz jest moim miejscem urodzenia. Jest miastem, które nie boję się powiedzieć, że kocham. Praca, życie, rodzina. Tutaj się urodziłam i tu chciałabym żyć do ostatnich chwil. Tak jak każde miasto ma swoje piękne strony, ma swoje zakątki. Jedno z najbardziej klimatycznych miast w Polsce. To jest moje miejsce na ziemi. To jest moje miasto. To miasto nie ma magnesu, które mogły przyciągnąć tłumy, ale jest piękne i chcemy, żeby było poznawane. Żeby tak się stało, musimy zachęcić ludzi do przyjeżdżania. Stąd pomysł na to, żeby w ciągu roku organizować maksymalnie dużą liczbę ważnych, dużych imprez. I nie ma znaczenia, czy to będą targi wodno-kanalizacyjne, czy Mistrzostwa Świata Juniorów w lekkiej atletyce, czy Wielka Wyślowska z ósemkami Oxfordu i Cambridge. Braliśmy udział w organizacji Wielkiej Wyślarskiej. Jest to kwestia wizerunkowa. Przy organizacji tego typu imprezy na miesiąc, dwa miesiące przed odbywa się wiele spotkań, wiele odpraw, telefonów, maili. Przygotowania zaczynają się w dniu zakończenia, a właściwie na bankiecie kończącym poprzednią imprezę, bo tam są pierwsze rozmowy, tam jest ten moment, kiedy już się omawiamy, co za rok, z kim, jak, wyciągamy pierwsze wnioski. Organizacja zajmuje cały rok, ale największe natężenie pracy jest na tydzień przed. Wtedy liczy się każda minuta, a oszczędziliśmy tych minut mnóstwo dzięki nowym rozwiązaniom. Kilka lat temu to była przede wszystkim korespondencja pocztowa. Listy oficjalne, za którymi tak naprawdę nic więcej nie szło. Potem były wyjazdy i rozmowy twarzą w twarz. Dzisiaj wystarczy kontakt mailowy, wystarczy kontakt komunikatora, kamery, komórki, telefonu. Bardzo często jest tak, że to informatyka inicjuje pewne działania zmierzające do wdrożenia nowych systemów. W przypadku systemu takiego jak OCS, systemu zunifikowanej komunikacji, ta potrzeba pojawiła się po stronie urzędu. Nasi inwestorzy stosują się do znanej powszechnie zasady, iż czas to pieniądz. My szanując zarówno ich czas, jak i pieniądz, musimy bardzo dobrze zarządzać własnym czasem pracy. Codzienne spotkania wymagają stałego kontaktu z wieloma osobami, tak samo wewnątrz wydziału, jak i wewnątrz samego urzędu. Jednym z pierwszych pytań do informatyków tutaj było, jakie mamy narzędzia. Okazało się, że moja sekretarka nie widzi mojego kalendarza, że mój kalendarz się nie przekłada na moją komórkę, że tego typu narzędzi nie ma. Po paru miesiącach to, co zobaczyłem i możliwości, jakie mamy, przyszły moje najśmielsze oczekiwania. I w dzisiejszym świecie jest to chyba najważniejszy aspekt zarządzania i jest to coś, co decyduje o sprawności działania każdej organizacji. Szybka i sprawna wymiana informacji. OCS to jest jedno z rozwiązań, które na rynku są nazywane rozwiązaniami z klasy Unified Communication, z unifikowanej komunikacji. Mamy różne kanały komunikacji, z których korzystamy, czy z których korzystaliśmy do tej pory. To był mail, to są telefony stacjonarne, telefony komórkowe. Odpowiedzią na rozwiązanie problemów wynikających z mnogości tak naprawdę narzędzi służących do komunikacji są rozwiązania takie jak właśnie Microsoftowy OCS. Czyli jest to rozwiązanie, które integruje wszystkie dostępne do tej pory kanały komunikacji. Od czasu, kiedy urząd zakupił oprogramowanie OCS, diametralnie zmieniła mi się organizacja mojego czasu pracy. Wszystko uległo usprawnieniu, skróceniu czasu oczekiwania na pewne decyzje, na uzgodnienia i przyznam, że dzisiaj patrząc wstecz zastanawiam się, jak mogłam funkcjonować bez tego oprogramowania. Na moim stanowisku pracy najważniejszym, najczęściej wykorzystywanym narzędziem jest kalendarz, a szczególnie funkcja udostępniania kalendarzy. Dzięki temu prezydent udostępnia swój kalendarz mnie, jak również mam udostępnione kalendarze wszystkich jego najbliższych współpracowników. Widzimy również, jaki jest statut dostępności każdej z osób, z którą chcemy się połączyć. Nie musimy nikogoś pytać, czy jest dostępny w tej chwili, czy dzwonić, nie wiedząc, czy ta osoba jest dostępna. Widzimy, czy ktoś jest w tej chwili za swoim biurkiem, czy możemy do niego zatelefonować, czy musimy zadzwonić na telefon komórkowy, bo nie ma go w tej chwili w pracy, czy możemy wysłać do tej osoby maila. Każdy dzień naszej pracy to 5, 8, 10 spotkań, dziesiątki dokumentów, które trzeba załatwić, podpisać. I to jest z pozoru chaos.
normalny kontakt z sekretarką, przychodzenie, tłumaczenie, proszę przełożyć spotkanie, zaplanować na jutro, kiedy pan ma wolne, ktoś dzwonił, chce się spotkać, nie wiem, kiedy pan może, kiedy pan nie może. Ciągłe pytania na sekretarki, tak było jeszcze niedawno. Dziś jest tak, że mówię, proszę mnie umówić i już, załatwione. Często zdarza się tak, z uwagi na nadmiar obowiązków, zarówno po stronie urzędników, ale także i przedstawicieli inwestorów, że do wspólnego spotkania dojść nie może. Do tego niezmiernie ważne są takie narzędzia, jak chociażby wideokonferencja. Urzędy w wielu miastach w Polsce są rozrzucone. Ratusz to jest jedno miejsce, ale wiele wydziałów jest poza nim, czasami w innych częściach miasta. Ja dzisiaj nigdzie nie muszę jeździć, żeby z kimś się skomunikować, normalnie porozmawiać i popracować na konkretnym dokumencie. Bo to się dzieje elektronicznie, w sposób naturalny, namacalny, teraz, zaraz, już. Możemy wymieniać się również plikami czy dokumentami, nad którymi pracujemy. I to jest bardzo istotne. Ten system pozwala nam na pracę grupową, wspólną pracę nad jednym dokumentem, a osoby, które pracują nad tym dokumentem, niekoniecznie muszą siedzieć przy tym samym stole. Niezmierne są ważne komunikatory, prawda, które pozwalają na szybką wymianę poglądów, szybką wymianę informacji. Rozwiązania zunifikowanej komunikacji przez swoją prostotę i łatwość posługiwania się nimi stają się zupełnie przezroczyste dla osób z nich korzystających. Dziś możemy skupić się na tym, co jest dla nas najważniejsze. Zwykle mawiać, że pracuję w firmie, którą założył 662 lata temu Kazimierz Wielki. Przyznam, że bydgoszczanie to w większości patrioci lokalni. Bydgoszcz można kochać za całokształt. Jest miastem pięknym, zielonym. I będzie jeszcze lepsze i jeszcze ciekawsze. A to są miejsca, do których zawsze wracamy i zawsze będziemy wracać, bez względu na to, gdzie rzuci nas los. Bardziej się czuję menedżerem niż urzędnikiem. Dla mnie to narzędzie z zarządzaniem czasem, z porządkowaniem dnia, z tymi wszystkimi narzędziami wokół jest naprawdę bezcenne.